ostatni raz na poziomie głów państw. Spotkanie oficjalne miało miejsce w 2007 roku. Była to wizyta w Astanie pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Z tym większą radością dzisiaj pana prezydenta witam w Warszawie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i dziękuję za przybycie. Ta wizyta już przynosi efekty, bo zawarcie tych trzech umów międzyrządowych o readmisji, o współpracy w dziedzinie rolnictwa i o współpracy pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Bankiem Rozwoju Kazachstanu to są już ważne elementy na drodze do pogłębiania współpracy gospodarczej. Kazachstan realizuje plany w tej chwili infrastrukturalnego rozwoju. Polska ma już możliwości współdziałania w tym zakresie, jeżeli chodzi o infrastrukturę transportową. To u nas znajdują się dzisiaj dwa terminale, z których szerokie tory biegną na wschód w kierunku Azji Centralnej, czyli także i z możliwością połączenia z Kazachstanem. Chcemy, aby także tą drogą biegła wzajemna wymiana handlowa. Chcielibyśmy, żeby zwiększył się eksport naszych towarów do Kazachstanu, ale chcielibyśmy także, żeby na rynku kazachskim obecne były polskie firmy poprzez działania inwestycyjne, a także poprzez rozwój nowych technologii. Rozmawialiśmy z panem prezydentem także o uruchomieniu stałego połączenia lotniczego pomiędzy Polską a Kazachstanem, przede wszystkim Warszawą a Astaną. Są tutaj prowadzone już w tej chwili rozmowy przez LOT. Chciałem panu prezydentowi podziękować z tego miejsca za już rozpoczęcie wdrażania umowy międzyrządowej, która została zawarta w 2014 roku o współpracy w dziedzinie edukacji. Ta umowa weszła w życie w czerwcu tego roku. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do zwiększenia możliwości nauki w języku polskim dla dzieci z pochodzenia, które są z pochodzenia Polakami, a które urodziły się i mieszkają w Kazachstanie. I Kazachstan jest dzisiaj ich ojczyzną, ale nie zapominają o polskich korzeniach i chcą uczyć się języka swoich dziadków i swoich ojców. Panie prezydencie, dziękuję za wdrażanie tej umowy i dziękuję za przychylność, jaką Kazachowie pochodzenia polskiego otrzymują ze strony pana i rządu i władz Kazachstanu. Mówiłem dzisiaj panu prezydentowi o możliwościach współpracy, o możliwościach także i eksportowych ze strony Kazachstanu, o tym, że nasz naftoport w Gdańsku jest otwarty na przyjęcie ropy naftowej z Kazachstanu, o tym, że planujemy rozwijać nasz przemysł portowy w Świnoujściu, w Szczecinie, że mamy plan rozwoju polskich portów. Chcielibyśmy, żeby także i te relacje gospodarcze pogłębiające się z Kazachstanem przełożyły się na rozwój transportu drogą morską, na pobudzenie tej części współpracy gospodarczej. Mam nadzieję, że w tym zakresie perspektywy rysują się dobrze i że tak właśnie ta współpraca będzie realizowana. Panie prezydencie, jeszcze raz bardzo serdecznie witam i jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. W relacjach politycznych wszystko układa się bardzo dobrze. Niemniej jednak czynniki zewnętrzne, nie wynikające ani z polityki, ani z działań przedsiębiorców, czy to polskich, czy kazachstańskich, spowodowały, że obroty gospodarcze pomiędzy naszymi krajami w ostatnich latach znacząco się zmniejszyły. Głęboko obaj wierzymy z panem prezydentem, że ta wizyta będzie dla naszych państw, a przede wszystkim dla państwa, przedsiębiorców, widomym znakiem zielonego światła we wzajemnych relacjach gospodarczych. Bez wątpienia niekwestionowanym liderem gospodarczym w Azji Centralnej, Polska jest liderem w Europie Środkowej. Patrząc na skalę wzajemnych obrotów i kontaktów gospodarczych, a tą właśnie pozycję, jaką nasze państwa zajmują w swoich regionach, nie ma żadnych wątpliwości, że potencjał wzajemnej współpracy jest ogromny.
Cieszę się, że jest na tej sali tak wielu przedsiębiorców. Cieszę się, że tak ogromne było zainteresowanie tym forum gospodarczym. Moment, proszę Państwa, jest bardzo dobry. W przyszłym roku Kazachstan będzie gospodarzem wielkiej wystawy Expo. Będzie to wielka szansa na spotkania biznesowe, będzie to także wielka szansa do wzajemnego poznania się, będzie to na pewno wzrost zainteresowania Kazachstanem, a jak deklaruje Pan Prezydent, będzie to także z całą pewnością okres gospodarczego otwarcia. Kazachstan należy, tak jak i Polska, obecnie do Światowej Organizacji Handlu. Wykorzystajmy tę sytuację. Usuwajmy wszystkie bariery, które zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Handlu nie powinny istnieć jako te, które przeszkadzają przedsiębiorcom w realizacji ich działalności. Zawierajmy kontrakty, poznawajmy się wzajemnie. To niezwykle istotne. Są na tej sali przedstawiciele różnych branż. Obecnie Polska podchodzi w sposób promocyjny do tego, aby nawiązywać kontakty z Kazachstanem w dziedzinie budownictwa, maszyn i urządzeń górniczych, a także przemysłu obronnego. Ale możliwa jest współpraca i oczekiwana także w dziedzinie ekologii, transportu i w wielu innych branżach. Szanowni Państwo, chciałbym, żebyście odbierali to nasze dzisiejsze spotkanie na forum gospodarczym jako nowe otwarcie, jako zachętę do tego, aby wiązać się gospodarczo, jako zachętę do tego, aby szukać swoich szans biznesowych, gospodarczych, także na terenie Kazachstanu, państwa o gigantycznym potencjale, które może stanowić dla polskich biznesmenów otwarcie także i na inne kraje Azji Centralnej. Proszę Państwa, ale cieszy mnie to, że jest perspektywa nie tylko współpracy gospodarczej, żywa i jakże namacalna, ale że także istnieje możliwość współpracy na płaszczyźnie edukacyjnej pomiędzy uniwersytetami. Dziś Polska i Łotwa są koordynatorami Platformy Edukacyjnej Unia Europejska Azja Centralna. Wykorzystajmy także i ten element. Wykorzystajmy wymianę młodych ludzi, jaka może na tej właśnie płaszczyźnie nastąpić. Niech studenci z Kazachstanu przyjeżdżają do Polski. Niech młodzi ludzie z Polski odwiedzają Kazachstan. To także dla Państwa, ludzi, którzy prowadzą średni czy wielki biznes, jest szansa na to, aby w ciągu kilku lat mieć młodych ludzi, dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu, inteligentnych, a zarazem znających kraj partnerski, mających tam swoje własne kontakty, rozumiejących istniejące tam relacje. Jeszcze raz serdecznie Państwa pozdrawiam i dziękuję.